i Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem. Jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słuchałem niedawno takiego krótkiego filmiku gdzieś na YouTubie młodej dziewczyny, która opowiadała swoim dobrodziejnym. Mówiła, że u niej w domu to najważniejszy jest słup. Słup, pokazała zdjęcie nawet z salonu, coś takiego tutaj u nas w ulicy, mniejszy wiadomo. I on jakiś pomalowany taką specjalistyczną farbą. Dlatego wszyscy dbali, mówi mama, żeby nie dotykać tego słupa, bo później będzie to bardzo ciężko odmalować tą specjalistyczną farbę. Więc mówię, że wszyscy, którzy tam przychodzili, to od razu z myślą dostawali komunikat jasny. Nie, proszę nie dotykać słupa. Nie mamy takie zasady w domach swoich. Nie, ja, nie wiem, kurtkę do szafki, bo u mnie w domu to było zawsze: nie ściągajcie butów, bo to są kafle, jest zimno. Mamy w salonie w domu rodzinnym taki salon. No, czy właśnie nie opieraj się w ściany, to też pamiętam. Choć te ściany jak zawsze były brudne, nie było malowań. Jakoś tak to wychodziło. I o zasadę dziś w Ewangelii pytany jest Pan Jezus. Która zasada jest największa? I tak sobie można pomyśleć o swoich rodzinach, tych, w których jesteście, z których już wychodzicie. A może już tak się zastanowić, myśląc o tych, które będziecie zakładać za niedługo. Którzy już bardzo za niedługo. Jakie tam będą zasady panować, która będzie najważniejsza. I czy te zasady będą miały coś wspólnego z Ewangelią? Ja, bo tak powinno być w życiu wierzących, żeby z tej Ewangelii czerpać. I żeby ona miała bardzo konkretne odbicie w naszej codzienności. Ewangelia dzisiaj mówi bardzo krótko. Będziesz miłował Boga na 100%, bliźniego jak siebie samego. Znamy te słowa już nie wiem ile razy, każdy z nas to słyszał. W Kościele odmawiamy odmieniamy wyraz miłość przez wszystkie przypadki. Często o tym słyszymy. Nie, a jak to jest z praktyką? Bo tak łatwo gdzieś powiedzieć. A bywa z tym bardzo różnie. Ja dzisiaj chcąc jakoś ukonkretnić, no co to znaczy miłować. Jak zwykle się przygotowując, człowiek się modli tym tekstem, nie? I tak pyta, inne pytania nie zadaje, co powiedzieć na tym kazaniu. Co chcesz powiedzieć mi, ludziom? Przez to słowo. I tak, no i chwytam się później tej myśli, którą jakoś słyszę, wierzę, że Pan jakoś mówi, daje natchnienie do mnie. Dziś w konfrontacji takiej dłuższej z tym tekstem nic nie usłyszałem. Dlatego sama mam dzisiaj do powiedzenia nic. Nic wam nie powiem. Poza tym, co już usłyszeliście. Dlatego, że to nie chodzi o jakieś bicie piany, tylko o konkret życia. Nie, żeby tę miłość w końcu jakoś bardziej godliwie niż dotychczas starać się wykrzesać, nie? Żeby to było doświadczalne, żeby to nie była teoria jakaś sztuczna, nie? Tylko żeby to był jakiś konkret. Więc nie będzie żadnej myśli, nie wiem, żarciku, nie wiem o czym, mającym podprowadzić pod jakąś prawdę. A będzie tylko tekst, który również bardzo dobrze znacie, który jest dla mnie jakimś ukonkretnieniem tej myśli, żeby miłować. Mam na myśli 13 rozdział 1 listu do Koryntian, hymn o miłości świętego Pawła. I często wybierany na ślubach, może ktoś już sobie to gdzieś tam planuje, gdybym mówił językami ludzi aniołów, znamy to. I mówię Ewangelię o trzech kierunkach relacji, z Boga, innych i siebie, a ja dzisiaj powiem tylko jednym. O miłości względem siebie samego. I ten tekst chciałbym odnieść właśnie do nas samych, bo jak mamy kochać innych jak siebie samego, to znaczy, że na tyle, na ile pokochamy siebie, na tyle będziemy potrafili kochać innych ludzi i ani po prostu
grama więcej nie damy, nie? Niż sobie, no, nie można tego zaniedbać, pominąć tego etapu, bo to czasem spotkamy na koniec Boga, innych, to gdzieś tam jak starczy czasu, to się odwrotnie. Skoro kochać innych jak siebie samego, to właśnie zadbać o tę miłość względem siebie. Tu się powinna wam zapalić lampka, no, co, z egoizmem. Bo egoiści tacy są, ja i tylko ja. No, taka jest różnica między dobrą miłością względem siebie, a egoizmem, że ta miłość dobra ma odniesienie do tych innych kierunków. Kocham siebie owszem, ale myślę o innych ludziach i myślę o Bogu. Nie tylko myślę, ale staram się kochać całym sobą. A egoista nie, on idzie tylko ten jeden kierunek, tylko ja. I wszystko inne ma mi dać zadowolenie. Więc w świetle listu do Koryntian, 13 rozdziału, jak kochasz siebie? Jeśli rozdasz pieniądze, a nie będziesz kochał siebie, to nic ci nie pomoże. Natomiast gdybym całą jałmużnę, całą majątność rozdał na jałmużnę, to nic z tego, nic ci nie pomoże. Nie kupisz miłości względem siebie. Może czasem chcemy, sobie w końcu coś kupię wymarzonego, bo kocham siebie, nie wiem, jakoś bardziej. Nie, tego się nie kupi. Miłość jest cierpliwa. No pytanie, czy jesteś cierpliwy w stosunku do siebie? Bardzo za taki ton, ale to kazanie będzie miał taki charakter, trochę, nie wiem, na kupu sumienia, jakichś niewygodnych pytań. No, tak wybrałem. Cierpliwy, no czasem mamy, jak się mówi, krótki ląd, człowiek wybucha łatwo, niecierpliwi się. Czemu to tyle trwa? Ja już chcę, to wszystko tak szybko. No i też brakuje nam cierpliwości w stosunku do siebie. No, to jest wyraz miłości dobrej względem siebie, takiej prawdziwej. Jak jestem cierpliwy, idę w dobrym kierunku, ale też cierpliwie, pokornie uznaję tempo, czas tej drogi. Miłość jest łaskawa, pisze dalej Paweł. Potrafisz sobie wybaczyć, jesteś życzliwy dla siebie. Się zmagamy, żeby innym wybaczyć. A czasem to się zaczyna od siebie. Ja sobie nie mogę się pogodzić, że ja ileś tam lat temu coś takiego zrobiłem, zrobiłam. Popełniłem błąd i nie mogę. Jak to? Gdzie ja miałam oczy, nie? A może trzeba najpierw sobie wybaczyć. Miłość też nie zazdrości. Może zdarzać się smucić z powodu dobra innym. Się czasem żartuje, że człowiek wstaje radosny, wygląda za okno i widzi sąsiada nowy samochód, wszystko pryska. No, bywa taka zazdrość. I to też nas psuje. Nie mogę później się cieszyć pięknem swojego życia, tego co Bóg mi daje, bo tej zazdrość się wkrada. Nie szuka poklasku. Czy nie mówisz za dużo o sobie, nie jesteś najważniejszy. Łatwo popaść w taki poklask. Nie wiem, może mi trochę bardziej niż wam, nie? Że przychodzę, coś mówię, nie licząc, że to gdzieś komuś w czymś pomoże. Chcąc oczywiście odczytać dobrze, nie? Jakieś Boże Słowo. Ale ta pokusa poklasku zawsze jest duża. Nie? Czy nie szukasz poklasku? Bóg jest najważniejszy, nie my. Nie unosi się pychą miłość. To czemu ciągle masz się za lepszego, niż naprawdę jesteś? Nie? Stań na swoim miejscu. Stań się potrzebujący, z tymi brakami swoimi. Papież Franciszek mówi, że to jest najkrótsza droga do Pana Boga. Uznaj, że jesteś potrzebujący, stań się potrzebujący. Wyciągnij rękę do Niego, jak sobie nie dajesz czymś rady. Najkrótsza droga. I to też jest piękne, to ksiądz Twardowski pięknie pisze, nie? Wszyscy byśmy mieli wszystko i to już w odniesieniu do innych ludzi. Nikt nikomu nie byłby potrzebny. A tak każdy ma jakieś braki z nas, jak to siedzimy, stoimy. Wszyscy mniej lub bardziej nam czegoś brakuje. Właśnie po to, żeby się nawzajem kochać. Ja ci coś dam, czego ty nie masz, ty mi dasz, czego mi brakuje. Miłość dalej nie jest bezwstydna. Żyjemy w bardzo bezwstydnych czasach. Granice to w ogóle, jeśli o jakiejś mówić, w tej dziedzinie to bardzo takie rozmyte. Pytanie, jak patrzysz, jak traktujesz swoje ciało, przeżywasz swoją seksualność. Miłość nie szuka swego. My cały czas szukamy jakichś swoich interesów. Gdzie tu ugrać jak najlepiej? Gdzie tu jak najlepiej się poukładać, żeby na moje wyszło? Ale żeby tylko o to dbać, nie, szkoda życia. Nie unosi się gniewem. Po co żywisz wewnętrzną agresję? Ktoś tak łatwo budzi w sercu. Na siebie też. Polecam takie ćwiczenie. Czasem mam takie też myśli, nie? Takie, że nie ma miłości na swój temat. Coś mi nie wyjdzie i człowiek tam doładuje. Nie? A pomyśl sobie na przykład, jak cię to coś takiego dopada, jakby to pójść to powiedzieć obcej osobie na ulicy, albo komuś w ogóle innemu. No to kurczę, obraziłbym się i słusznie, albo by się tak obruszył.
Ja pytanie, czemu ja sobie coś takiego funduję? Ja siebie mogę tam wyzywać, a innych ludzi nie. No, po co ta agresja wewnętrzna? To nie przyniesie jakiegoś dobrego owocu. Do siebie mamy mieć szacunek. Nie pamięta złego miłości. My ciągle wyrzucamy sobie błędy przyszłości. Trochę już o tym mówiłem. I w końcu miłość wszystko przetrzyma. Nigdy nie ustaje. A ta nasza miłość względem siebie, bo ustała. Czy ustaje? Nie? Pytanie, kiedy przestałeś siebie kochać? Jeśli tak, dlaczego? Nie? Co tam się wydarzyło? Może coś to zdmuchnęło, ten płomień miłości względem siebie. I tak jak zacząłem tę wyliczankę, tak podkreślam, to nie jest koniec. Nie, to jest początek drogi. Miłość względem siebie. Że są jeszcze inni ludzie, których ja też powinienem uwzględniać, jak dobrych chrześcijanin, i oczywiście Pana Boga. Tak, żeby móc powtórzyć za psalmistą z takim spokojem, pasją i radością, że miłuję Ciebie, Panie, mocy moje. Starajmy się więc o miłość w codzienności i ta dzisiaj sugestia moja na ten dzisiejszy wieczór. Zacznijmy od dobrej miłości względem siebie samych.